Czy on Ciebie kocha? Witam serdecznie wszystkich Państwa na wróżbie z kart Lenormanda i Tarota. Dzisiaj powróżę z tych dwóch talii kart, więc mamy dwie grupy, które możecie sobie wybrać. Jedną z tych grup możecie sobie wybrać, kochani. Więc już daję Wam może różne przedmioty też dla ułatwienia. Witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście proszę wszystkich nowych o subskrypcję. Zostańcie tutaj z nami, zasubskrybujcie dzwoneczkiem u góry mój kanał, by dostawać ciągłe powiadomienia od YouTube'a o codziennych moich kolektywnych wróżbach na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Oczywiście zapraszam Was również do komentowania pod filmikiem, w komentarzach o tej wróżbie, którą grupę wybraliście. Napiszcie mi, czy ta grupa, którą wybraliście, zgadza się, rezonuje z Waszą sytuacją. Proszę Was o lajki również dla wymiany energii. Bądźcie aktywni, piszcie komentarze, lajkujcie z kciuczkiem w górę, subskrybujcie. I zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-mail, mój e-mail znajdziecie również na moim kanale. Wyświetlam go również w filmikach lub piszę pod spodem, pod filmikami lub w komentarzach loelia.orakel@gmail.com. Piszcie e-maile, a ja powróżę Wam prywatnie na Wasze osobiste pytania na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć. Zapraszam serdecznie. I teraz, moi kochani Państwo, mamy dwie talie tarota, znaczy mamy Tarota i Lenormanda. Pierwsza grupa to jest Lenormand i kamień ametyst fioletowy, więc wybierzcie sobie albo talię, którą lubicie, albo przedmiot. Druga talia to jest talia Tarota lub przedmiot obelisk cytrynowy, kwarc cytrynowy. Także wybierzcie sobie, kochani, grupę i zaczynamy od grupy pierwszej, czyli od Lenormanda i ametyst. Czy on Ciebie kocha? Czyli czy osoba ukochana, niezależnie czy to jest on czy ona, czy osoba ukochana Ciebie kocha? Czy osoba ukochana kocha? Czy osoba ukochana kocha? No coś między Wami tutaj wybuchnęło, nie wiem, jakaś może jest rozstanie, może jest kłótnia. Ale chce ta osoba zgody, chce stabilności, chce powrócić i chce, by się sprawy rozwinęły między Wami dobrze. Myśli, że jesteś tą osobą, tą partnerką dla niego, dla niej z przeznaczenia. Pomimo to, że jest Wam nieraz ciężko i nosicie ten krzyż pański na barkach, czyli macie trudności, ale ta osoba, Twoja ukochana, chce powrotu, chce zgody, chce, by dobrze sprawy emocjonalne, uczuciowe się dalej potoczyły. Nie widzę tu wielkiej miłości, powiem szczerze. Ale widzę chęć pogodzenia się, powrotu i pozytywnego rozwoju spraw. Tego, co się właśnie tutaj zawaliło, tak? Także powinniście odbudować coś na nowo, od zera. Powinniście dać sobie jeszcze szansę, powinniście dać szansę tej miłości. Nie widzę jednoznacznie tutaj wielkiej miłości, niestety. Nie było żadnych kart miłości, ale widzę pozytywny rozwój spraw, jeśli się postaracie. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą, obelisk cytrynowy i tarot. Czy osoba ukochana kocha? Czy osoba ukochana kocha? Czy osoba ukochana kocha?
Czy osoba ukochana kocha? No tu też widzę odejście, kochani. Odejście, to samo pokazują karty. Odejście, ale sytuacja się odmieni. Na razie nie może się ta osoba jeszcze zdecydować, ale będzie chciała coś stabilnego z powrotem. Tylko uwaga, bo ta osoba manipuluje. Moim zdaniem tutaj też nie ma miłości. Nie ma miłości, ale będzie powrót, ponieważ było odejście. Jest 8 kielichów, czyli zostawienie. Zostawienie tutaj czegoś, co Wam nie służyło, tak? 8 kielichów, czyli odejście od emocji właściwie. Odejście, zostawienie uczuć, emocji, które Wam nie służyły, rozstanie. Czyli tutaj nie służyły Wam te Wasze emocje, ale koło fortuny mówi o zmianach nagłych i podjęciu jakiejś decyzji, pomimo że ta osoba nie może się zdecydować. Nie ma tutaj takiej pewnej miłości, pewnych uczuć. Ta osoba nie jest zdecydowana. Ale paść pentakli mówi o powolnym jednakże powrocie, który będzie powolny, być może ostrożny, ale powoli będziecie mogli znowu odbudować czy spróbować coś nowego, stabilnego. Paść monet, tak? Paść monet to osoba, która na razie się zastanawia, wpatruje się, obserwuje, myśli. Brakuje jej akcji, brakuje tej osobie, Twojej ukochanej, działania, ale powolutku, powolnym bardzo tempem wróci, ale uwaga na manipulację. A tutaj, ja tutaj widzę, tu jest więcej manipulacji niż miłości, powiem szczerze. Moim zdaniem tutaj raczej nie ma miłości, ponieważ jest niezdecydowanie manipulacja. No i taka niepewność, prawda? Co zrobić teraz? Ale powrót będzie. Dziękuję serdecznie i niech się dzieje, niech się spełnia. Do usłyszenia i do zobaczenia już wkrótce.